Cześć wszystkim, mamy niedzielę 1 maja, a ja działam jak zwykle. Nvidia Quadro FX 580, 512 MB RAM. Już po wymianie pasty termoprzewodzącej na nową. GD900. Będzie dobrze działać. Nareszcie udało się Quadro zdobyć. Karta jest z 2011 roku i będzie służyła w komputerze warsztatowym. Cześć, część druga, zamontowałem już kartę. Komputer pracuje. Widać, operacja się udała. Karta graficzna chodzi. Myślałem, że będzie ciężej. Idzie cały czas. Niestety w chłodzeniu karty graficznej były syfy, więc trzebało je usunąć. Okazało się, tak jak dobrze sądziłem, że poprzedni właściciel nie wymieniał w ogóle pasty. Więc miałem trochę problemów z jej usunięciem, ale na szczęście wszystko się udało. Jak widzicie, Linux startuje jak złoto. To sobie, jak tu już jesteśmy, wyszukamy, co to jest FX. Pyk. Nvidia Quadro, zaraz sobie dopisujemy. Jak zwykle Quadro FX jest 580. Jak widzicie, tak ta karta wygląda. Morele. No to najczęściej mam dobre informacje. To jest właśnie ta karta. Ona jest z 2011 roku. Specyfikacja. No i niestety nic więcej tu nie podali. Jak ja kocham Morale, które lubi walić w chuja. Zobaczymy. Technical City. No, mogłem się pomylić. No to widzę, że 9 kwietnia 2009. Ale są parametry. O, dane techniczne.
i to wszystko. Dobra, trzymajcie się. To było na tyle, chciałem wam pokazać, jak to idzie ogólnie.